Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Mam dylemat teraz, jaki samochód wziąć na drag. A właśnie, ostatnio sobie zdobyłem 350. Zobaczmy, jak tu wyglądają staty. Jeszcze gorzej jak w RX7. No dobra, ale RX7 tutaj wymiata pod względem przyspieszenia, więc na dragi powinno być fantastycznie. No zobaczymy. Tylko, że tutaj na dragach też potrzebna jest prędkość maksymalna. Jest Eclipse, jest... Już pojawił się Nissan Skyline, więc on pewnie będzie miał fantastyczny start. Jakie paskudne światła, Boże. Ale wyrżnął. Skubany, widzicie tego Skyline'a? On chyba najlepszy na dragi jest, co? Ale paskudnie biegi zmieniłem, ja pierdziu. No dobra, gonimy za Skyline'em. O shit, ale mnie wyrolował. Dam radę ich rozwalić, tylko muszę lepiej zmieniać biegi w RX7. Nie jest to takie łatwe. Kurde, nie zdążyłem uciec. Ciężko, zwłaszcza te biegi, no. Ciężko tutaj trafić. Jest taki sposób, teraz zobaczymy to. Ta strefa perfekcyjnej zmiany jest bardzo króciutka. O shit, ale tu jest ciasno. Dajcie spokój. Pchamy go trochę. I gaz. O shit, akurat mi się żółty trafił, no. Ale Skyline mnie tutaj zapchał. Dobra, ja spróbuję pojechać swoją ścieżką. No kurde. O shit. Ciężko jest! Ej, ten Eclipse ma bardzo fajne z tyłu światła, widzę. Znaczy, ja lubię bardzo te standardowe, ale te wyglądały nawet spoko. Mało brakowało. Wyjazd mi stąd, dziadu, haha! Skyline, no kurde! Skyline się chyba rozwalił, ale tu jest bardzo ciasno. Ło! Miałem perfekta, ale nie wcisnąłem gazu. No dobra, zobaczymy, czy z takiej pozycji dam radę jeszcze tu ich wyprzedzić. Jacie ten Skyline ostrzelany, no. No i jak zwykle dla mnie. Pierdziele. Oni tutaj strasznie zajeżdżają drogę. Jedziemy na pałę. Shit! Ale dobra, zobaczymy, gdzie on pojedzie. No kurde, i oczywiście przejechał dalej. Ja pierdziu, jak to zrobić? Może wziąć samochód z napędem na 4 koła, wystartować i ich po prostu zostawić ładnie. Tutaj całe nitro poszło na złą zmianę biegu. Ale dobrze, jadę, jest ok. Teraz tylko na prawą stronę, zjedź. Ok. I tu nie powinno mi się nic stać. O, właśnie tak! O kurde, zobaczcie, za którym razem udało się tego draga zrobić. Wcale dragi nie są takie łatwe w tej grze. Ciężko było się tutaj zmieścić. Ale się udało i to jest ważne. 3000 Nissan Skyline. Ponoć pisaliście mi w komentarzach, że jest to słaby samochód, jeśli chodzi o prowadzenie. Teraz zobaczymy, jest Skyline. I co według statystyk jest lepszy nawet od RX7.
O, no dobra, to spróbujmy go w takim razie na dragi. 10 tysięcy, zaryzykuję, zobaczymy jak mi pójdzie w Skyline. Podejrzewam, że start będzie megaśny. Z tego co mi pisaliście, on jest okropny, jeśli chodzi o skrę... No fuck? Ej, uspokój się tam, mały, on mnie wystraszył. Ale poszedł. Biegi, o Jezus, co jest? Czemu mnie tak zostawili? Gonimy tam kogoś. Co on tu, co jest? Kurde! On jest taki jakiś ciężki moloch. Dajcie spokój. Ale to jest Skyline, co, jakie paskudne on światełka z tyłu, oh my god. Będę musiał przez całe te zawody będę musiał oglądać tą paskudną dół. O, co to było? Wow, uciekaj! Ach, kurde, nie mogę skręcić już tam, no. Okej. No to wcale taki dobry na te dragi nie jest. I ten perfect shift na początku ciężko jest trafić. Jest taka sztuczka, że można jakieś tam części na prowadzenie wywalić z samochodu i wtedy będzie łatwiej trafić. No to można by było sprawdzić później. Zobaczymy, jak nie będzie mi szło na dragach tak już masakrycznie, to spróbuję tej sztuczki. Teraz z drugą stronę jedziemy. Ej, zaskakująco dobry jest ten mały pierdziawek. Jak on tam, Peugeot 206 chyba. Co jest z tym Skyline'em? Widzieliście? Sam się rozwalił, ja tylko cisnąłem gaz. I bardzo ciężko jest trafić w idealne przełożenie. O, shit. No, jest okropny. Fuck. Jest okropny ten samochód, kurde. Nie spodziewałem się. To nie był dobry pomysł wybierać go na dragi. Makabra. Po prostu makabra. Ja powinienem przerwać te zawody i spróbować czymś innym polecieć. Chociaż widzieliście teraz, jakimś cudem udało mi się trafić w perfekta. Jest mega ciężko, bo jest niebieska strefa i zaraz potem jest już czerwona. Praktycznie nie da się trafić. Nie da się trafić w tą idealną, zieloną. Ciężko jest. No widzicie? Jest, kurde, makabra jakaś. W ogóle samochód wcale nie jest szybki. Statystyki kłamią. Wychodzimy. Dobra, bierzemy inne auto. Dajcie spokój. Czym by tu polecieć? RSX? Myślicie, że rozwalę ich? Supra, o ile gorsze przyspieszenie. Czy coś tu w ogóle jest porównywalne do tego Skyline'a? Niby ma dobre przyspieszenie, nie? A tutaj widać, że nie do końca to się sprawdza. S2000 jest takie słabe. Toyota Celica, ohoho. Proszę bardzo. O, co by tu wziąć? Civic, Peugeot. Też słabizna. Dodge Neon. No tylko... Tylko RX7 jest tak w miarę porównywalne. Ten to w ogóle... Drzwi od piwnicy. Poziom. No dobra, to w takim razie weźmy RX7 czy RSX. RX7 najlepiej wypadało pod względem przyspieszenia i w miarę jakoś się tam prowadzi. Te biegi i tak się zmienia okropnie. Ale tak, weźmy teraz, spróbujmy tą sztuczkę
To czekaj, co to było? Chyba hamulce na pierwszym poziomie. I coś jeszcze. Suspension. Nie pamiętam, był taki trik, ale kurczę, nie pamiętam, co tam dokładnie trzeba było zmienić. Czy opony? Na pewno nie skrzynię biegu, a może skrzynię biegu? Spróbujmy tak. Zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, no i próbujmy. Zobaczymy, czy łatwiej będzie trafić. Tam, tak samo, ja coś chyba źle tutaj wymieniłem. Muszę jeszcze raz zobaczyć, co tam dokładnie trzeba było zmienić. Ale co, mimo wymieniania tych części... Kurde. Ale jakie słabe te boty są teraz. My God. Okej. Widzieliście, jak ich doganiałem, rozwalałem? Co ty tu, pies, chcesz? Coś, co ty mi tu włazisz? Tutaj, hop. No gdzie ty mi tutaj? Co, chcesz się przywitać? Piesio. No i co? I co? I co? Ale on jest duży! Ale on jest duży! Przywitaj się tu ładnie, zobacz. O, tu w kamerkę się patrz. Jaki fajny jesteś. O, siadam tu. Wsiadłeś mi na kabel. Kabel mu się wbija w dupę. Kurde, pieszo, zostaw moje słuchawki. Okej. Okay. Fajnie, zrujnowa piesio. Co ty tu chcesz robić? Co ty tu chcesz kombinować? Będziesz... Nie, no, z nim nie wygram, dragu. On, możecie zobaczyć na Instagramie, jak prowadzi moje auto. Ale kurde, tutaj trzeba mieć refleks, piesio. Jemu jeszcze brakuje refleksu. Poszedł gryźć kuść. Dobra, i lecimy, zobaczymy, czy się uda. Nie no, teraz widzieliście, za pierwszym razem ich rozwaliłem? No ale galu. Oh yeah! RX-7 zamiata. Kurde, co ten tam tak wyrwał? O shit, będzie ciężko. O shit! Nie poddaję się! Nie poddaj... O kurde! Jak blisko było, widzieliście? Jeszcze raz. Wow! No, to jest ciężkie, ciężkie. Tutaj widzę, że Honda Civic coś... Nie, to jest Type R-ka. Coś ładnie wymiata. I zajeżdża mi drogę. Rozwalił się. Ha, to głupek. Teraz Pełgot. Kurde! Ja wierzę, jak oni jeżdżą. Na dwójce nitro. No ja pierdził zasrany Hyundai. Ej, co tu się podziało? What the fuck? Próbujemy dalej. Zobaczymy, co się stanie. Nie no, jakie koksy. Pierwszy wyścig poszedł fantastycznie, a tu widzę... Najgorsze jest to, że ten mi tu zajeżdża drogę. Gnój jeden. O, widzicie? I on już na starcie ma przewagę. Wykorzystuje moje przyspieszenie, bo ja go pcham. Ale tutaj, patrzcie. Teraz ja wyszedłem na prowadzenie, dobra. No kurczę, czemu te samochody tu nie skręcają? Ach. O, to nie można tak... Niby skręcasz, trzymasz cały czas strzałkę w lewo,
i trzeba ją tak cały czas naciskać. Nie można tak sobie. No nie! Jak mnie to wkurza. Jadę tam. Ten mi tu zajeżdża drogę, no. Jeszcze pies mi coś tam pod nogami szuka. No widzicie jak zajeżdża? Skurczybyk. No widzicie to? Kurde. Pierdzielony. Zajeżdżają tam sobie drogę jeden drugiemu. Dobra. Niech się rozwalą obydwa. Kurde, zawsze mi tak wyjeżdża. To jest dobra fura, bo i tak jest lepszy od Skyline'a. Ej, a ja sobie zostawię nitro na później. Zobaczymy co się stanie. I czemu ich te pachołki nie spowalniają, a mnie tak? O, widzicie? A on przejechał przez te pachołki normalnie i kurde, ten... No nie! Dobra, zrobimy inaczej. Włóżmy te części z powrotem. Co to było? To było zawieszenie. Pro package. I weźmy... hamulce. To takie coś... Tak można było tu zbugować, żeby łatwiej trafić tą strefę. A teraz weźmy sobie RSX. I zobaczymy jak mi pójdzie w RSX. Tutaj mamy top speed, nawet chyba przyspieszenie wyższe. Z tego co widziałem na statach. Okej, zobaczmy. Zobaczmy co to będzie. Pierwszy wyścig to w RX7 poszedł mi fantastycznie, więc tutaj też powinno pójść dobrze. Ło! Nie ma to tajlet, patrzcie! Ło! Mogę dalej jechać! Tu powinno być to tajlet dopiero. Kurde, co to było? Nie było to tajlet. Pierwszy raz upadłem na dach i nic się nie stało z samochodem. Upadłem na dach. I szósteczka. No kurde, co te pachołki? Czemu ich nie spowalniają, a mnie tak? Jadę tu. Tak jest! Woo! Udało się, ale czy RSX będzie lepsza niż LX7? Zobaczymy dopiero na tym dragu, bo ten drugi jest trudniejszy, a w LX7 tego udało mi się zrobić bez problemu. Kurde, prawie cały odcinek będę dragi męczył. Mimo, że to są najkrótsze wyścigi w tym NFS-ie. Kurde, pieprzona złotówa. Powinienem prawą stroną jechać. Wow, było dobre. No, hamowałem, skręcałem, nic. Nie da rady tam skręcić. Okej, poszło.
No! Nie było go tam wcześniej! Jak... No nie wierzę w to! Wiecie, jak trudno trafić w tą odpowiednią ścieżkę? Co tu się odpieprza? No pieprzony, patrzcie jak mnie blokował! Ja! Dobra, pełne skupienie. I cyk! Sij moją końcówkę układu wydechowego. Gnoju. Pokonałem ich wszystkich, ale blokują strasznie. Idziemy na kolejny wyścig, mam nadzieję, że lepiej mi pójdzie tym razem. Ja pierdziu, ale skubańcy są naprawdę trudni. Zwłaszcza ta mała pierdziawka. Mówię o tym Peugeocie tutaj. No co za typ! Co za typ! Patrzcie i co? Kto wygrał? Co za typ! Jak on jechał? Tak, oczywiście w moją alejkę musi. Naraz, szmaciarzu. Elegancko. Co? No nie. Dawaj, dawaj. Kurde. Cicho tam. Może prawą stroną pojadę. To nie pojadą może za mną. Tak, już ci się zachciało prawej strony. Ja wiedziałem, ale trudne te dragi są. Strasznie. Goni mnie tam jakieś gówno. Ale nie wiem. Ja pierdziło, wiecie jakie to trudne jest? Spróbujcie sobie to pojeździć. Odpalcie sobie starego undergrounda. Strasznie ciężko w te perfekcyjne przełożenia trafić. Jeszcze raz. Teraz pod górkę znowu. Co tam się stało? Ja nawet nie patrzyłem, bo ja patrzę na zmiany biegu. Okej. Już koniec. Nic nie mogę zrobić w tym momencie.
Te boty mają przewagę taką, że wiedzą, jak będą jechać się trafiki pieprzone. One za każdym razem inaczej jadą. Chyba. Już te biegi byle jak zmieniam, byleby tylko na czołówkę wyjechać. Jest bardzo ciężko. No, rozwalił się, dobra. I teraz tak. Teraz trzeba w prawo. I cyk, widzieliście tą zmianę biegów? Czy wy to widzieliście? Ktoś mnie tam goni. Ale nie miał szans. Kurde, zredukcja biegów, hamowanie. Właśnie, tutaj można też hamować, zapomniałem o tym. No dobra. Ło, cholera, mamy nowe upgrade'y do samochodu. Ja pierdził, prawie cały odcinek męczyłem się z tymi dragami. Widzicie, jakie to ciężkie już jest? Tu mamy następny. A, czekajcie. Możemy sobie zupgrade'ować auto. Dajmy tutaj. Pyk. Tu. Co ty tam pies? Tak to jest z małymi psami. Wymyślicie taki, o, taki słodziak fajny, nic nie tego, co? Trzeba się cały czas nim zajmować. Nie jest taka łatwa sprawa, jak mi się wydaje. No dobra. Spróbujmy teraz drag polecieć tym. O, co to? Coś nowego. Na piątce od razu. Byle jak bieki. Byleby tylko na przecie jechać. Chyba dobrze jadę. Cholera, to RSX jest przegięta. Ładnie go wyprzedziłem. Ciężkie te dragi są. Koniecznie sobie popróbujcie w Undergroundzie. Ja wam mówię, mam dosyć. Kurde. Albo jakąś inną furę muszę znaleźć magiczną do tych dragów, albo nie wiem co. Coś, co będzie zawsze wygrywać. Może Supra? Spróbuję w następnym odcinku. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.